trzykrotny mistrz świata na normalnym obiekcie. Wygrywał tutaj w 2001 roku Adam Małysz. To atomowe odbicie, które kiedyś było wizytówką naszego skoczka, teraz niestety troszeczkę zabrakło. No szkoda, szkoda. 86 metrów, metr bliżej niż w serii próbnej. 87 skoczył Adam Małysz. Łukasz Rutkowski 1,5 metra bliżej niż Łukasz Rutkowski. Pofrunął nasz najbardziej utytułowany i najlepszy skoczek. Ten skok nie daje jeszcze Adamowi kwalifikacji do finałowej 30. Ostatnim z zawodników, który ma taką kwalifikację, jest Pascal Bodmer. No ale w tej chwili, jeżeli na miejscu czwartym Andreas Koffler. Patrzę, gdzie jest Łukasz Rutkowski. Jest na 16 miejscu. Adam Małysz na miejscu 19. Na razie. A przed nami popis Tomasa Morgensterna. No niestety, nie chciałem nic mówić, ale Tomasz Morgenstern nie czuje się najlepiej na tym obiekcie. Chociaż pokazał klasę w skoku próbnym tutaj, gdzie skoczył aż 10 metrów dalej. Aleksander Pointner, myślę, też pewnie zastanawia się, gdzie tu, jaki błąd został popełniony. No ale 85 metrów to blisko, jak na Tomasa Morgenstern. 22 lata ma ten skoczek, 12 zwycięstw w karierze, 39 razy stał na podium. Zwycięzca w ubiegłym sezonie, obecnie czwarty w klasyfikacji generalnej. 672 punkty. Tomasz Morgenstern i w tym sezonie bez zwycięstwa. A to Wolfgang Loitzl, mistrz świata na normalnej skoczni z Liberca. Jak poradzi sobie mistrz świata na swoim, jakby to nie patrząc, obiekcie? Dobrze, powyżej 90 metrów. To coraz więcej mamy tych zawodników, którzy przekroczyli 90 metrów. 95 Harry Joli, przypomnę, 94,5 Dmitrij Wasiliew, 93,5 Martin Schmidt, teraz 92,5 Wolfgang Loitzl. Bardzo ciasno jest w czołówce, a to zapowiada niezwykłe emocje w serii finałowej. A więc Wolfgang Loitzl nie składa broni. Pięknie, stylowo jest 1,19. Dwa razy po 18,5 i dwie 18. Takie oceny od sędziów. 29 lat. Zawodnik z klubu z Bad Mittendorf. Jak do tej pory trzeci w klasyfikacji generalnej, to jego najlepszy sezon. Simon Amann. Mieszkaniec Schindelegi w Szwajcarii, 27 lat. Mistrz olimpijski Salt Lake City. Mistrz świata z Sapporo. Wicemistrz świata wówczas na normalnej skoczni. Brązowy medalista z Liberca na normalnym obiekcie. Martin Kim i Simon Amann już na rozbiegu. Po nim można spodziewać się wszystkiego. On potrafi skoncentrować się właśnie na skok konkursowy. Dobrze, powyżej 90 metrów. Pofrunął Simon Amann, który na swoim koncie ma 8 pucharowych zwycięstw. W tym sezonie wygrywał m.in. w Oberstdorfie, w Pradzelato, w Engelbergu, w Trondheim, w Kusamo. A więc 5 zwycięstw. Na drugim miejscu prasował się podczas lotów Bad Minterdorf, także w Willingen, w Pradzelato, w Garmisch-Partenkirchen, w Bischofshofen. No, natrzaskał dobrych wyników w tym sezonie Simon Amann, stąd też jego drugie miejsce w klasyfikacji generalnej chyba nikogo nie dziwi. A przed nami lider, Gregor Schlierenzauer. Kręcił tutaj po swoim skoku próbnym Gregor Schlierenzauer, jak gdyby coś mu nie pasowało, zaledwie 86,5 metra. Simon Amann na 8 miejscu, ex aequo z Matti Hautamäkim, 90,5 metra. A co pokaże Gregor Schlierenzauer? Jest dobrze, jest ponad punkt konstrukcyjny. Zadowolony ze swojego skoku Schlieri. Żałmo i ściskajmy kciuki. Jest Adam Małysz. 86 metrów skoczył Adam w pierwszej serii. Nie jest to optymalna forma. Widzą Państwo, jak mocno wieje wiatr. Ta nasza chorągiewka trzymana w rękach przez trenera Łukasza Kruczka oraz to drzewo z tyłu pokazują, że jednak jest mocny podmuch, jednak zielone światło i rusza Adam Małysz. Wiatr jest od tyłu. Jak poradzi sobie w tych trudnych warunkach nasz najlepszy skoczek? W granicach 84-85 metrów.
No ciężko, ciężko. Kiedy nie ma optymalnej formy, kiedy to nie układa się wszystko w jedną całość, na takiej skoczni, która nie wybacza błędów, trudno o dobry wynik. 2 metry bliżej niż w pierwszej serii. I także spadnie w klasyfikacji dzisiejszego konkursu Adam Małysz. Tego występu do udanych zaliczyć nie będzie mógł. A szkoda. 30, ale przed nami Wolfgang Loitzl, mistrz świata z Liberca, z normalnego obiektu. Wolfgang Loitzl zajmuje 5. miejsce po pierwszej serii. Musi skoczyć 91 metrów, jeżeli chce myśleć o tym, by prowadzić w dzisiejszym konkursie, ale także nie poradził sobie z tymi trudnymi warunkami. Także ten tylny wiatr spowodował, że mistrz świata będzie dzisiaj daleko, że mistrz świata przegrywa ten konkurs. Młodego wieku, przypomnę, dopiero 19 lat ma ten skoczek, a już 21 pucharowych zwycięstw na koncie. Pięknie, daleko. On będzie w tej chwili liderem, on będzie prowadził, a więc powtarzalnie. Seria próbna mu zupełnie nie wyszła, ale wyciągnął wnioski i proszę, 92,5 dwa razy. Najpierw w pierwszej, teraz w drugiej serii. I Gregor Schlierencauer spycha Simona Amana na 3. miejsce, Anders Bordal, na 2. miejsce Anders Bordal będzie na miejscu 3. A Schliery prowadzi. 4,5 punktu przewagi miał nad Gregorem Schlierencauerem lider Harrioli. O pół punktu wyprzedzali go Dmitry Wasiliew i Martin Schmidt. Oczywiście Gregor Schlierencauer w tej chwili jest numerem 1. O 6 punktów wyprzedza Simona Amana, o 10 Andersa Bordala. No i 3. Już tylko 3 skoczków i za moment się rozstrzygnie. Dmitry Wasiliew. On potrafi w tych bardzo ważnych momentach psuć skoki. Tak było między innymi na Igrzyskach Olimpijskich w Pradze Lato, gdzie był liderem po pierwszej serii, a skończył na 10. miejscu. Teraz wszystko wygląda dobrze. Jest powyżej 90 metrów. Może być, może dać mu to w tej chwili 2. miejsce tak naprawdę, bowiem by zepchnąć Schlierencauera z prowadzenia, musiałby skoczyć około 94. 90 metrów to może się okazać za mało nawet na 2. miejsce. W tym momencie konkretnym być może będzie dopiero 3. za Simonem Amanem i Gregorem Schlierencauerem. A Dmitry Wasiliew, a przed nami jeszcze Martin Schmidt i Harry Oli. Jest 3. A więc 8 punktów traci do Gregora Schlierencauera i o 2 punkty przegrał z Simonem Amanem, reprezentant Rosji. Oto lider Gregor Schlierencauer. Na Państwa ekranach. On już jest na podium. Już na pewno na 3. miejscu. I teraz Martin Schmidt. Jak poradzi sobie Martin Schmidt w tych trudnych warunkach? 93,5 metra w pierwszej serii. Musiałby skoczyć 93,5, 94, by objąć prowadzenie, by być lepszym od Gregora Schlierencauera. Doświadczenie powinno zrobić swoje, no ale nie w takim momencie, kiedy mocno wieje z tyłu, kiedy ewentualnie popełnia się jeszcze jakiś błąd przy wyjściu z progu. Tak spojrzał Werner Schuster, 84 metry. Martina Schmidta. To spowoduje, że Martin daleko spadnie w klasyfikacji dzisiejszego konkursu. Może się nie zmieścić nawet w pierwszej dziesiątce, ale poczekajmy. Na razie jest 13. Ze stratą aż 22,5 punktu. A więc Gregor Schlierencauer już jest 2. No i teraz zagrozić mu może tylko i wyłącznie Harry Oli. Czy Harry Oli da radę, czy utrzyma, udźwignie tę wielką presję, jaka na nim w tej chwili ciąży? 95 metrów w pierwszej serii, lider. I poczekajmy, Harry Oli już w powietrzu. Jak będzie daleko? Musi skoczyć około 92 metrów, by wygrać. Nie dał rady. Nie dał rady Harry Oli, a więc przegrywa dzisiejszy konkurs. A zwycięzcą zostaje Gregor Schlierencauer. Zaledwie 87,5 metra. Tylko tyle skoczył Harry Oli. To powinno pozwolić mu stanąć na podium przy wysokich notach. Patrzą teraz wszyscy na monitor, wszyscy trenerzy. Oto skok lidera, który znowu przegrywa. Znowu prowadził, tak jak na Mistrzostwach Świata prowadził Harry Oli, tak i teraz w zawodach Pucharu Świata. I nie dał rady w serii finałowej postawić kropki nad i. A Gregor Schlierencauer odnotowuje
swoje 11. zwycięstwo w tym sezonie. Jest na jak najlepszej drodze do pobicia wszelkich rekordów w skokach narciarskich. Dopiero czwarty, a więc w ogóle poza podium wypadu Harry Oli. To niesamowite. Drodzy Państwo, a to